6 listopada, godzina 14. Data bardzo ważna dla wszystkich fanów polskiej motoryzacji, bo tego dnia zjechała pierwsza Warszawa M20 z taśmy fabryki samochodów osobowych. W fabryce, która od kilku lat nie produkuje już samochodów, wkrótce znowu pojawią się Warszawy, Syreny, duże Fiaty, Polonezy, a także Lanos, a nawet Aveo. A dlaczego? Dlatego, że powstanie tutaj muzeum. Muzeum motoryzacji polskiej, światowej. Muzeum, które przybliży wszystkim, którzy będą chcieli do nas przyjść, historię naszej motoryzacji, tego, co tutaj się działo przez ponad 50 lat. Zatem zapraszam do miejsca, które wcale nie umarło i które nadal będzie żyło, a będzie żyło dzięki nam. Chodźcie ze mną. O, zapraszamy i jedziemy. Myślę, że każdy z Was marzył, aby przekroczyć tę bramę choć jeden raz. Ja robię to już nałogowo. Cóż może być piękniejszego niż jazda samochodem, który powstał tutaj 60 lat temu. Cóż może być piękniejszego niż jazda samochodem po fabryce, w której 50 lat temu został wyprodukowany. Myślę, że te kocie łby, po których jedziemy, po które tak strasznie trzęsie, 50 lat temu jeździły właśnie takie samochody jak ta moja Warszawa. Jest to pierwszy samochód, chyba mój najbardziej ukochany. Samochód, od którego zaczęła się moja przygoda i od czego się zaczęło chyba to muzeum. Muzeum, w którym pokażemy Wam, jak zmieniały się samochody produkowane w Polsce, jak zmieniały się ulice polskich miast, a także to, co działo się w ogóle w Polsce przez te prawie 60 lat historii motoryzacji powojennej. Jedziemy teraz przez fabrykę, która już nie produkuje samochodów, ale nie znaczy to, że nie będzie się w niej działo nic ważnego. Tu za chwileczkę znowu będzie tętniło życie. I to jest najpiękniejsze. Wjeżdżamy... O, przepraszam. Wjeżdżamy do hali. Tego się nie da opisać, tego zapachu, ponieważ przejeżdżamy w tej chwili przez halę, w której przez kilkadziesiąt lat produkowano samochody. Hali, w której przez kilkadziesiąt lat mieszał się zapach oleju, płynów wszelakich i to wszystko wsiąkło w podłogę i ta podłoga oddaje to zapachem, który trudno pomylić z czymkolwiek innym. Teraz otworzymy bramę do naszego muzeum. To jesteśmy na miejscu. Zapraszam do mojego królestwa. Proszę, czyż nie jest wspaniale? Wyobrażacie sobie, że to miejsce za chwileczkę będzie żyło, tętniło życiem. Czymś, co w tej hali już dawno nie było. Pojawią się tutaj za chwileczkę samochody i to będzie ich bardzo dużo. Już jest troszeczkę, ale będzie ich więcej. Najwięcej będzie oczywiście polskich, Warszaw, Syren, dużych Fiatów, Polonezów, bo te lubimy najbardziej. Będą to Żuki, Nysy, Tarpany, ale pojawią się też samochody, o których marzyli Polacy. Mercedesy, BMW, Fordy. Hala jest ogromna. Daje to ogromne możliwości wystawiennicze i możliwość zaistnienia naprawdę pięknych samochodów, pokazania tego, jak wyglądają. Ale tylko piękne. Chodźcie, coś Wam pokażę. Bo czy wszystkie samochody muszą być piękne? Ta Warszawa na pewno nie jest piękna. Na pewno już dawno zapomnieli o niej wszyscy. Ale nie, my ją wyciągnęliśmy z krzaku, wyciągnęliśmy ją z garażu i za kilka miesięcy, podejrzewam, może nie kilka miesięcy, ale za rok, dwa, zobaczycie, jak ta Warszawa będzie wyglądała. Te samochody, które widzicie tutaj, niektóre z nich były brzydkie, niektóre są brzydkie. Niektóre nigdy nie będą ładne, bo trudno powiedzieć, że samochody, które były produkowane jako samochody rolnicze, były kiedykolwiek ładne. Spójrzcie się na tego tarpana. Skrywa się pod plandeką i niecierpliwie czeka na swoją kolej, żeby przyszli do niego ludzie. To jest samochód, który jest bardzo źle spasowany, który jest od samego początku, jak tylko został wyprodukowany w fabryce, był nieudanym samochodem.
a jednak w muzeum znajdzie się dla niego miejsce. I myślę, że wiele osób zainteresuje, co skłoniło ludzi, żeby produkować tak pokraczne samochody. Tu jest do niego przyczepka, a tu jest tarpan. Prawdopodobnie najstarszy tarpan w Polsce, w stanie opłakanym, ale nie dlatego, że przez kilkadziesiąt lat był strasznie męczony i źle prowadzony. Nie, on po prostu taki wyjechał z fabryki, a życie dało mu jeszcze dalej w kość. Dalej są kolejne samochody. Prawdziwy żuczek, prawdziwy polski żuczek, straż pożarna. Wiele uratował pewnie już pożarów. Nie wygląda może jeszcze tak jak niektóre eksponaty w prawdziwych muzeach, natomiast on ma ogromny potencjał i ten samochód za jakiś czas myślę, że na pewno wyjedzie na drogi w takim pełnym blasku. Na pewno się za nim obejrzycie. Samochodów jest bardzo dużo. Mówią, że w PRL-u było szaro i brudno. Brudno to może było, ale spójrzcie dzisiaj na ulicę, jak dużo jeździ żółtych samochodów, a spójrzcie się tutaj na Yellow Bahamę. Czy ten samochód nie jest wesołym samochodem? Właśnie chcemy pokazać, że PRL, oprócz tego, że był smutnym czasem, był również czasem wesołych samochodów. Jeśli nie były to wybitne konstrukcje, to przynajmniej miał ciekawy kolor. Idziemy dalej. O wszystkich samochodach Wam dzisiaj nie opowiem, ale myślę, że o niektórych szczególnie chciałbym opowiedzieć. To jest żuczek. Żuczek, którego 6 lat temu wyciągnęliśmy ze stodoły. I ten samochód od tego czasu przeszedł ogromną metamorfozę. To znaczy wymieniliśmy wszystkie pompy, płyny. Samochód jest ogólnie sprawny, natomiast nie zdecydowaliśmy się cokolwiek zrobić z materią zewnętrzną. Ten samochód jest świadectwem swoich czasów i takim pozostanie. Nie każdy samochód w muzeum musi być lśniący i ten nigdy nie będzie. Ale myślę, że nie jedna osoba właśnie dlatego się za nim obejrzy. Idziemy dalej. Przechodzimy płynnie do samochodów, które mają się błyszczeć. Milicyjna Nysa, odrestaurowana prawie, jeszcze nieskończona, wymaga jeszcze, podejrzewam, że kilku miesięcy prac nad nią, ale ten samochód będzie budził podziw, tak jak w latach 80. budził grozę. Idziemy dalej. Nie wyglądają wszystkie idealnie. Przyjdzie czas na to, że odrestaurujemy. Ale są to samochody, które każdemu Polakowi kojarzą się z transportem, a może nie każdemu, tym starszym zwłaszcza, transportem, z targiem, z bazarkiem. Te samochody królowały przez 50 lat na polskich drogach, a dzisiaj znikają na złomowiskach, dlatego trzeba je jak najszybciej wyciągnąć i pokazać ludziom, nie dlatego, że jakieś wybitne dzieła to były, architektoniczne czy inżynierskie. Te samochody po prostu były na naszych drogach i trzeba pokazać ludziom, jak jeździły. To jest właśnie kolejne nasze zadanie. Muzeum będzie żywym muzeum, będziesz mógł przyjść i zobaczyć, co się działo, jak jeździło. Oczywiście są też marzenia Polaków. Jest BMW, jest Mercedes. Mercedes i BMW z okresu, kiedy Polacy mieli do wyboru Poloneza Caro, a decydowali się na używane samochody z Niemiec. Niekiedy spawane z dwóch, trzech, ale był to prawdziwy oddech dzikiego zachodu, o którym wszyscy marzyli. Opowiem Wam na razie o części samochodów, ponieważ ich będzie więcej. One stale przybywają, ale brakuje nam po prostu czasu. Kolejne. Tak wygląda Polonez, tak wygląda samochód, gdy go znajdujemy bardzo często. Nie wygląda ładnie. A tak wygląda samochód, który kończy pracę. Wygląda tak, jakbyśmy opuścili przed chwileczką fabrykę. Jest trochę kurzu, natomiast kurz jest rzeczą, która po prostu zniknie pod wpływem wody. Idziemy dalej. Część samochodów stoi pod pokrowcami, żeby się już nie kurzyły. Tak jak na przykład karetka. Jak kupowałem tę karetkę 12 lat temu, to ludzie się patrzyli na mnie jak na idiotę. Zresztą nadal niektórzy tak robią. Natomiast po co komu karetka? Po co? Przecież jest tyle fajnych samochodów, a ty jeszcze ze złomu go wyciągasz.
No, dzisiaj nie ma takich karetek. Można się przejechać i zobaczyć, jak się mieścił chory na tylnych noszach. Nie zazdroszczę ludziom w tamtych czasach podróży do szpitala. Polonez kombi, ale maluszek. Dzisiaj zakurzony i brudny, bo czeka na swoją kolej. No ale oczywiście, jakby mogło zabraknąć maluszka w muzeum. Maluszek to jest podstawa przecież. Jak może zabraknąć maluszka w jakimkolwiek muzeum? To jest samochód chyba, który najbardziej kochają Polacy, mimo że nie jest do końca polski. Ale to jest samochód, który zmotoryzował Polskę i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Tak jak Żuk przewiózł Polskę, tak maluch zmotoryzował. Ha, ha. Nie, to nie jest syrena, ani to nie jest prototyp syreny, to jest Ford Taunus. Ford Taunus, który całe swoje życie spędził w Polsce i wygląda właśnie tak. Trochę patyny i chyba nie powróci do idealnego stanu, żeby pokazać, że ludzie potrafili zachować samochody właśnie w takim stanie i takimi jeździć. Syrena. Powstała tutaj kilka lat temu i wróciła do miejsca. Oczywiście obowiązkowy sposób otwierania drzwi pod prąd. Tak zwana kurowarka. I ten dźwięk, jakby ktoś zamykał śmietnik. Chyba kolejny mój ukochany samochód, nie wiem, który jest najbardziej ukochany. Na pewno Warszawa jako pierwsza miłość, natomiast pick-up to w szczególnej wersji, jeszcze wersji przejściówki. Oj, było z nim trochę zabawy, ale wrócił do żywych i jest fajnym samochodem, którym mogę dzisiaj wsiąść, pojechać na drugi koniec Polski i wiem, że dojadę. Idziemy dalej. Przechodzimy do sekcji samochodów specjalnych. Przed chwileczką widzieliśmy Nysę. Przechodzimy do samochodów sanitarnych i radiowozów. Planujemy odtworzyć wygląd komisariatu, żebyście mogli zobaczyć, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądał komisariat, jakim sprzętem dysponowali milicjanci i co tam się działo. Kolejny samochód Nysa. Jeszcze trochę po charakteryzacji filmowej, jeszcze nie do końca usunięta, natomiast wyobraźcie sobie, że czymś takim wożono ludzi. Ten samochód rozpędza się do 80 km na godzinę, robiąc przy tym ogromny hałas, nie dając specjalnego komfortu. A jednak i tak był lepszy od tego, czym wozili ludzi wcześniej. A tutaj możemy śmiało powiedzieć, że przechodzimy przez Pruszków albo Wołomin. Może was to śmieszyć, że akurat takie samochody zdecydowaliśmy się pokazać. Tu jest akurat przekrój ze względu na pewną imprezę, którą robiliśmy. Natomiast będą również u nas takie samochody i będzie ich naprawdę sporo. A teraz pokażę wam jeszcze rzecz, która do niedawna była śmiechem, pogardą i symbolem wieśniactwa, czyli Opel Kalibra i Fiat Coupe, samochody dresiarzy. 20 lat minęło i zobacz, te samochody nie są już samochodami dresiarzy i za chwileczkę te samochody będą poszukiwanymi klasykami. Jak zacząłem tą Kalibrę, czegoś mi brakowało. Nie byłem przyzwyczajony do widoku Kalibry bez spoilerów, LEDów i innych dodatków tuningowych. Ten samochód nie jest jeszcze odrestaurowany i mimo, że ten samochód nie jest jeszcze odrestaurowany, a mimo to ciągle jeszcze wygląda dobrze. I może dzisiaj się śmiejecie, jak kiedyś ze mnie ludzie, jak kupiłem dużego Fiata. Ale za kilka lat myślę, że fajnie będzie zobaczyć Kalibrę, że to były fajne samochody, niekoniecznie wieśniackie. Spójrzcie się, jaka tu jest przestrzeń. Ile tu jest światła, ile tu jest miejsca. Wstawimy tutaj jeszcze więcej samochodów, jeszcze więcej scenografii, jeszcze więcej miejsc, które będziecie mogli obejrzeć i pomyśleć sobie, jak dawniej było. Historia FSO.
dla większości miłośników marki Warszawa, Polonez, duży Fiat. A są tacy trochę dziwni, trochę tacy jak ja. Proszę spojrzeć. Espero. Tak, ten samochód został tutaj wyprodukowany. Troszkę tak jak Fiat 132, tak jak Fiat 127P. Te samochody zjechały z tej taśmy i myślę, że także jest tutaj miejsce dla nich. A może zwłaszcza dla tych samochodów. Zimą będą trwały pewne prace i myślę, że na wiosnę uda nam się coś więcej pokazać. Prace mamy bardzo duże. Przyjadą to jeszcze kolejne samochody. Wtedy będziecie mogli przyjechać. Chyba, że macie bardzo dużo czasu, będziemy ogłaszali przede wszystkim na Facebooku i opowiadali o momentach, gdzie będziemy prosili o Waszą pomoc, czyli o to, żebyście przyszli nam pomóc. Tak, będziemy potrzebowali wolontariuszy, którzy przyjdą i nam pomogą. W takich banalnych rzeczach jak zamiecenie podłogi, przestawienie samochodów. Pracy jest masa, nas jest niewielu, a możliwości ogromne. Czyż tu nie jest pięknie? Czyż tak sobie nie wyobrażaliście Muzeum Motoryzacji? Wiem, że może są inne, ładniejsze, ale to jest tutaj właśnie w fabryce, w tej fabryce, w której produkowali samochody. I myślę, że właśnie dlatego to będzie miejsce szczególne, nie tylko dla mnie i dla moich kolegów, ale także dla Was, którzy tutaj przyjdziecie.